trener Krzysio. Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie. Tutaj trener selekcjoner nadaje, jak zwykle tradycyjnie. Kochani, może na rozluźnienie, tak żeby was troszeczkę przytrzymać przy tych radioodbiornikach, jako zapowiedź fantastycznej dzisiejszej zabawy ze mną, dowcip. Kochani, dowcip sam wymyśliłem, no także będzie wyborny, no to już od razu wiadomo, tak? Przychodzi baba do lekarza. Ja wiem, to się zaczyna trywialnie, tak? Słyszeliście już pewnie setki takich dowcipów, ale ten będzie inny. Inny będzie, musicie mi uwierzyć, tak? A więc tak. Przychodzi ta baba do lekarza. No do lekarza takiego ostatniego kontaktu, można powiedzieć. Żartobliwie. I mówi: panie doktorze, mam zakwasy. No tak, przyszła baba z zakwasami. A lekarz jej na to tak: jak ma pani zakwasy, to tylko się cieszyć. Tak jej powiedział lekarz, że tylko się cieszyć. Tak. Bo tym lekarzem był trener Krzysio. Deep, tak? Głęboki bardzo żart, głęboki dla inteligentnych, tak? Jak załapałeś, inteligentny jesteś, jak nie, no niestety głupi. Tyle tytułem wstępu, przejdźmy do meritum, do dzisiejszego przedłożenia, do centrum wydarzeń, do tego śródmieścia. Wyjdźmy z tych zaułków, wyjdźmy na rynek, tak kochani, o czym dzisiaj, o czym dzisiaj? Jak przeczytaliście tytuł już, pewnie wiecie mniej więcej o CB. Pewnie wiecie mniej więcej o co biega, kochani, biega. Nomen omen. Tak lubią ludzie mówić nomen omen, a nie zawsze to pasuje. Jak ja trener Krzysio mówi nomen omen, to zawsze we właściwym miejscu. Zawsze. Kochani, o co dzisiaj? O co dzisiaj? Tak. Dzisiaj, no bo ja wiem jak jest, tak? Ja nie chodzę w obłokach. Znaczy też, lubię być wysoko, haj, 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 oczywiście. Ale w tym sensie takim, że ja naprawdę twardo stąpam po ziemi. Ja wiem, że macie słabości. Niektórzy z was mają kochanki. No ja wiem o tym, oczywiście to się zdarza, tak? To się zdarza, tak? Podjadacie w nocy pod Wawelską. No ja wiem jak jest, tak? Nie jest, życie nie jest ideałem. Życie jest nowelą bardziej. Raz przyjazną, a raz wrogą. Jak, prawda, napisał artysta, zdaje się, że Jacek albo Jacek pisał, Krzesimir muzykę bardziej. Tak, jak napisał. Tak, jest nowelą. Różnie może być, tak? I czasami macie takie też treningowe słabości, że po prostu nie chce wam się ruszyć 4 liter w teren. Nie chce wam się po prostu wyjść na zewnątrz. Out. Nie chcecie out, wolicie in, prawda? Pod pierzynką, prawda? No i zbijać bąki. Wolicie zbijać bąki. Nie chce wam się iść na robotę. Na trening, kilometry trzaskać, wypłukiwanko uskuteczniać, po prostu wam się nie chce. Ja o tym wiem, dlatego dzisiaj zdradzę wam taki sprawdzony, bardzo praktyczny pro tip. Jak sobie z tym radzić? Co robić, kiedy nie chce się iść na trening, kochani? Zaczynamy! Czasami taki jest dzień, po prostu chandra, tak, słabszy humor, mało czasu, czas nas goni, w robocie szef nie dał podwyżki, a mógł dać. A mógł dać, bo czemu nie? No wiadomo, tak. Źle się dzieje, przybici jesteście. Tak wracacie w te swoje cztery kąty, chyba że mieszkacie w takim na polu ośmiokąta. Są też takie budynki. Widziałem kiedyś, może nie w Polsce, aczkolwiek są, tak? Nie tylko kwadraty. Nie tylko trójkąty i kwadraty. Są. Wracacie i nie chce wam się po prostu, a na dworze też wiemy jak jest. 16 to już noc, głęboka noc, zimno. Gołoleć, wieje, wieje kochani niestety. Taka pora roku jest niesympatyczna i po prostu ma prawo wam się nie chcieć po prostu. Po prostu ma prawo wam się nie chcieć, tak? Kochani, co robić? Co wtedy, tak? Już taki tutaj pierwsza pomoc w gardłowej sprawie, że tak to ujmę, już leci ode mnie, kochani. Kiedy nie chce ci się iść na trening, po prostu ci się nie chce, tak? To nie idź! Łaski nie robisz! Czarna krowa białe mleko daje, a ten łaskę robisz, na trening idzie! Nie chce ci się iść, to nie idź! Siedź w domu, pierzyną się owin jak mumia. Włączę kurwa Netflixa. Co tam, hity jakieś Netflixa, doktora House'a. Co tam teraz na czasie? Zaginieni, tak? Zaginieni, bitwa o tron. Sobie włącz sobie, oglądaj i forma niech ucieka. I kakałko se zapasz. Zapasz se kakałko, kuźna. Nie żałuj tego kakała. Nie żałuj. Inni po prostu zrobią robotę i potem w sezonie oklep ci spuszczą. Spuszczą ci oklep okropny. A o życiówka to zapomnij, ale nie chcę ci się iść, no to po prostu nie idź. I teraz mi nie wyskakuj z wymówkami, że ty o życiówki nie walczysz, to nie musisz wychodzić codziennie. Nie wyskakuj mi z takimi wymówkami.
bo też nie gadasz z jakimś, prawda, przygupem. Nie gadasz z przygupem, więc z takimi wymówkami ja nie chcę słyszeć tego. Bo potem na starcie docelowym będziesz chciał na punkcie, na bufecie banana zjeść, będziesz chciał, a popić latem w czerwcu izotonika albo wodę mineralną będziesz chciał, czy chciała? I co się okaże? Że siedział to w domu jesienią, bo zimno, bo mu się nie chce, bo żołądek pełny, bo głodny, bo nie wiadomo co. Nie wyszedłeś i wszyscy przed tobą, co przebiegli, banany już zeżarli. Izotoniki wypili. I ty tylko pusty stół miniesz, pusty stół i będzie gorycz. I rozczarowanie, i smutek, i żal do organizatorów jeszcze. Jeszcze będziesz protesty pisał do organizatorów. Tak, że nie doszacowali, że za mało załatwili. Ja ci dam protesty pisać wtedy. Bo trzeba było tą jesienną, zimową porą wziąć tę dupę w troki i trening zrobić. Ale nie chciało ci się. Po prostu ci się nie chciało wyjść na trening. No i bardzo dobrze. No i gratulacje. Parówki ze 100% szynką robią? Robią. A ten nie chce iść na trening. No to nie idź. No proszę bardzo. Ale potem nie mów, że trener Krzysio nie ostrzegał o konsekwencjach, które są tego gorzkie. Gorzkie konsekwencje potem. I nie żadne wymówki, że ciebie, że dla endorfin, srorfin biegasz. Potem są żale, że zabrakło czegoś. Bo żeś jak ostatni przybieg, pół godziny za resztą, to się nie dziw, że wszystko ci już zeżarli. Wszystkie banany poszły. Tak, kochani, no to tyle ode mnie dzisiaj. Tak, no tak króciutko, bo wiem, że naprawdę miewacie te chwile, tak? W życiu są chwile, kiedy serce klęka czy pęka. Sami będziecie sobie potem pluć w bronę. Trochę będziecie cali zapluci będziecie, ale jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, tak? Jak zresztą pisał Leon XIII bodajże, to był w Rerum Novarum. Jak skutek należy do przyczyn, tak owoc pracy do pracownika winien należeć, tak? Winien należeć do pracownika skutek pracy. Jeżeli ty pracy nie dokonałeś, to taki skutek będzie. Leon XIII to pisał już na początku ubiegłego stulecia. Czy pod koniec jeszcze wcześniejszego? Gdzieś tam, dawno. W każdym razie dawno. Ale kto by Leona, kuźwa, słuchał? Kto by Leona, kuźwa, słuchał? No, nie słuchacie, to chociaż trenera Krzysio posłuchajcie. Posłuchajcie, co wam powiem, tak? Pogruchotane są kości moje. To taka przenośnia, oczywiście kości mam jak najbardziej całe. No, tylko tak mentalnie jestem pogruchotany, że muszę takie rzeczy tłumaczyć, ale muszę. Muszę, bo wiem, że naprawdę interwencja moja jest konieczna. Jest konieczna ta moja boska interwencja w tej sprawie. Jest. Mam nadzieję, że co do niektórych to dotarło. Do tych, co nie dotarło, no to trudno. Przegrani są. Przegrani, nie ma dla nich ratunku. Jeżeli już tam moja misja, jeżeli tu się skończy niepowodzeniem, to już żadna misja nie pomoże wtedy. Tyle chciałem dzisiaj, kochani. Zostawiam was z tą myślą. Analizujcie sobie, tak? Poddawajcie to wszystko refleksji gorącej. Mam nadzieję, że wnioski wyciągniecie właściwe, tak? Z tej mojej dzisiejszej prelekcji, z tego mojego dzisiejszego przedłożenia, z tego mojego dzisiaj sympozjum, jakbyśmy tego nie nazwali, tak? Z tego mojego coachowania was. Muszę was coachować twardo, tak? Twardą ręką, giętkim kijem. Tak, giętki kij musi być, bo on wtedy lepiej sprężynuje mi, lepiej sprężynuje, tak. I się też dłuższa jest wtedy taka data użytkowania takiego giętkiego kija. Jak sztywny kij zaraz się połamie, tak, kij musi być giętki jednak, żeby można go było latami skutecznie używać podczas coachingu. Zacząłem od żartu, miało być śmiesznie, ale naprawdę też poważne rzeczy też mnie interesują. Ja muszę jednak, no ja muszę czasami tak zewrzeć szyki. Muszę zewrzeć szyki, troszeczkę poopowiadać tak merytorycznie trochę, tak. Tak przemówić wam do rozumu, żebyście naprawdę wyciągali lekcje. Wyciągali te lekcje. Trener Krzysio.